Witajcie w rozważaniach koronawirusowych, które w soboty rano zawsze poświęcam zachęcie do lektury. Dzisiaj dwie książki z jednej strony bardzo różne, a z drugiej strony bardzo do siebie podobne. Różne jeśli chodzi o autorów, ale co do treści i wniosków, które wypływają z tych książek, są do siebie bardzo, bardzo podobne. Pierwsza książka to jest książka misjologa katolickiego Filipa Jenkinsa: Chrześcijaństwo w przyszłości. Bardzo ciekawa książka, książka, która omawia współczesne trendy w rozwoju chrześcijaństwa jako religii globalnej. Wspomniałem, że autor jest katolikiem, ale z katolikiem bardzo świadomym tego, co się dzieje w różnych nowych nurtach chrześcijaństwa, głównie charyzmatycznych i nie tylko, ale głównie charyzmatycznych. I jak jest, przeczytam tylko kilka takich jego głównych tez, których broni przez całą książkę. Ta globalna perspektywa powinna nas zmusić do ostrożności, zanim powiemy, w to chrześcijanie wierzą lub tak zmienia się Kościół. Zbyt często stwierdzenia na temat tego, co współcześni chrześcijanie uznają lub w co katolicy dziś wierzą, odnoszą się tylko do tego, w co wierzy ta ciągle zmniejszająca się reszta zachodnich chrześcijan. Takie stwierdzenia są dziś oburzające i wraz z upływem czasu będą jeszcze bardziej odległe od rzeczywistości. Europa, jak się wykazuje, nie jest Religią. Era zachodniego chrześcijaństwa przemija w czasach, w których żyjemy, a wschodzi dzień południowego chrześcijaństwa. Yy, I mówi dużo o Afryce: mówi o tym, jak się rozwinęła liczba chrześcijan w Afryce z 10 milionów w 1900 roku do 360 milionów w roku 2000. Yy, I jeszcze jeden cytacik, sobie tutaj zaznaczyłem. Mianowicie, liberalny protestantyzm nigdy nie reprezentował chrześcijaństwa głównego nurtu, ani nawet jego większości, a z upływem czasu względne znaczenie tej tradycji jeszcze bardziej się zmniejszy. W najbliższej przyszłości dominujący teologiczny ton wyłaniającego się światowego chrześcijaństwa będzie tradycjonalistyczny, ortodoksyjny i nadprzyrodzony. Będzie to ironiczne przeciwstawienie większości zachodnich wyobrażeń na temat przyszłości religii. Cała ta książka mówi, o od chrześcijaństwie południa. O tym, że faktycznie dzisiaj, kiedy mówimy o chrześcijaństwie, to powinniśmy myśleć przede wszystkim o globalnym południu. Konserwatywnym i charyzmatycznym w większości. Yy, I świeżym i nowym. I druga książka, tutaj ciężko te nazwiska mi przeczytać, ale spróbuję. John Michael Thwaite i Adrian Woodridge. To już prościej: powrót Boga jak globalne ożywienie wiary zmienia świat. Tak wygląda. Ta okładka, no, tak pokażę z daleka. Czym się ona różni? Ona się różni tym, że ci dwaj panowie w ogóle nie są ludźmi wierzącymi, a jeśli są to w taki bardzo, powiedzmy sobie, sposób mało wiążący, natomiast to jeden z nich jest redaktorem naczelnym The Economist, a drugi jest jego felietonistą i zajmują się religią i nowymi kościołami w perspektywie można powiedzieć rynkowej. I generalnie ich teza jest taka, że wolny rynek pomaga religii, a wcale jej nie przeczy. I do czego dochodzą? Oni tutaj nie tylko chrześcijaństwo, chrześcijaństwem się zajmują, zajmują się również Islamem, bo i chrześcijaństwo i Islam są dwoma najbardziej rozwijającymi się obecnie religiami. Z jednej strony są dosyć strzemięźliwi i nie mówią, która z nich ma się lepiej, a z drugiej strony uważają, że na chrześcijaństwo, jak na dziś, rozwija się znacznie mocniej. I generalnie tezy są bardzo podobne. Znowu kilka cytatów. Świecki szał, mówię, mówią. Bierze się po części, zwłaszcza w Europie, z rozdrażnienia. Dlaczego? Dla, dlatego, że główna doktryna francuskiego oświecenia, że nowoczesność zabija religię, okazuje się po prostu nieprawdziwa. Nowoczesność wcale nie, za, nie zabija religii. Chrześcijaństwo gwałtownie się rozrasta, zwłaszcza w świecie rozwijającym się, jest gorzej dla neoateistów. Rozkwitają tak zwane niewłaściwe rodzaje religii nie te, co ludzie by chcieli tak zwani postępowi, żeby się rozwijały. W istocie pewność okazała się o wiele atrakcyjniejsza na rynku. Wygrywa ten rodzaj religii, który twierdzi, że Adam i Ewa spotkali się dokładnie 6500 lat temu. Yy, chrześcijanie konserwatywne się rozwijają i tak dalej. Wiara nie jest przeznaczona dla ludzi Bojaźliwych. To są ich wnioski. Zachęcam, żeby za, za, właśnie zapoznać się z tymi dwoma książkami. Bardzo ciekawe spojrzenie, nie europocentryczne, co jest naszym grzechem, a jednocześnie bardzo optymistyczne i budujące dla każdego wierzącego serca, bo pokazuje, że chrześcijaństwo idzie do przodu. Z Bogiem, miłej lektury i miłej soboty.